Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym vlogu. Tak jak wspominałem kiedyś tam w którymś odcinku, że raz na miesiąc coś takiego będę chciał zrobić. Okazja jest ku temu początek miesiąca i w niedługim czasie urodziny, to tak nawiasem mówiąc, i właśnie rok temu dokładnie na urodziny swoje nabyłem samochód firmowy. Tam niektórzy już go, jak w komentarzach czytałem, rozpoznawają na terenie Krakowa. Troszkę już kilometrów zrobiłem. Troszkę się jeździ. Ale to tak nawiasem mówiąc, polecam, jeśli ktoś tam myśli, powiedzmy, o zakupie takiego właśnie samochodu. Ja mam Forda Couriera, benzynkę z potężnym silnikiem 1.0, no ale jak widzieliście, prawie 50 tysięcy auto śmiga tam bezawaryjnie. To tak, taki wstęp. Druga taka sprawa, ten mój kochany tutaj pokój, tak jak mówiłem, nie dlatego go robiłem, bo nie mam miejsca do pracy z filmami. Zobaczcie, jak moje miejsce wygląda. Tak wygląda moje stanowisko pracy. Ale to tak było tak, bo kiedyś obiecałem, żeby nie było, że moje słowa tak po prostu rzucam i nic z tego nie ma. Jeszcze wam chciałem niektórym podziękować, bo po filmie odnośnie tego właśnie tutaj urządzenia dokładnie slider. Zwróciliście mi uwagę, nawet niektórzy mi na maila zdjęcia poprzysyłali. Tak to ma wyglądać. Dokładnie. Przynajmniej z tych zdjęć tak wywnioskowałem. Akurat też testowałem w drugą stronę. Powiem wam szczerze, nie było różnicy, przynajmniej u mnie. Być może tarcza też jest taka nie za bardzo. Ciąłem dokładnie w prawą stronę. No, dla mnie to tak było troszkę dziwne, bo wszystkie urządzenia, wszystkie piły idą właśnie w tą stronę, a to faktycznie musi być w drugą stronę ze względu na obroty. Ale to tak, nawiasem mówiąc, to tu przeszkadza przy wąskich płytkach. Także dzięki za info. Tak mówię, dużo było właśnie komentarzy i tak mówię, na maila mi przychodziły zdjęcia, także serdeczne dzięki, jak to powinno być. I teraz kilka takich spraw, bardzo dzisiaj luźnych. Bardzo dużo tam, to już chyba w dziesiątkach, jak nie w setkach pytań, które zadawaliście na maila. Dzisiaj postaram się tak bardzo ogólnie odpowiedzieć, albo nie odpowiedzieć, na kilka takich powtarzających się. Na przykład otrzymałem kilka naprawdę ze zdjęciami, ile to kosztuje. Ci, co mnie znają, nawet wiedzą, że po wysłaniu maila, zapytania o wycenę, ja zawsze jadę na miejsce i wyceniam na miejscu. Po prostu łazienki nie chcę na samych zdjęciach po prostu polegać i zawsze jeżdżę. Dlatego ktoś, jak mnie pytał o taką sprawę wyceny, po prostu no nie chcę mówić od domu, to się mija z celem, że powiem, że co 5-10 tysięcy, no więc tam nic nie mówił, dlatego albo nie odpowiadałem, albo na przykład mówię ogólnikowo i na przykład tam ktoś się obraził, dlatego po prostu teraz wybaczcie, takie maile po prostu pomijam. Niektórzy to mówią, że to jest bardzo śliski temat, niektórzy w ogóle na to nie odpowiadają. Ja tam zrobiłem materiał, ile kosztuje łazienka, różne tam były wasze reakcje. Przepraszam, dlatego po prostu teraz pomijam ten temat. Dużo otrzymałem od was zdjęć waszych prac,
które wykonaliście między innymi nie tylko przy pomocy moich filmów, ale oczywiście także innych youtuberów, także może kiedyś połączę to i po prostu wam pokażę wasze prace. Tak samo otrzymałem kilka, może to zabrzmi tak dziwnie, prac, ale to raczej nie będę pokazywał, jak łazienki nie powinny być i pytanie, co z tym zrobić. No co mogę wam odpowiedzieć? Po prostu żal, że są tacy wykonawcy, naprawdę to był damen. Jak zobaczyłem, to bez komentarza. To tyle, taki bardzo krótki materiał. Jeśli wam się podobają takie vlogi, raz na miesiąc będę się starał, tylko już naprawdę przygotuję kilka takich pytań. Zadajcie, co byście chcieli też, jaki temat, żebym poruszył, taki właśnie, który wymaga, powiedzmy, nie w dwóch zdaniach wyjaśnień, tylko jakoś tam, powiedzmy, w kilkuminutowym, po prostu takim, no trudno to nazwać wykładzie, ale po prostu no, będę się starał to wyjaśnić, o ile moja wiedza na to pozwala, bo tak mówię, ja się nie wypowiadam na temat, na przykład dużo zadajecie pytań, co sądzę o takiej maszynie, no to większość widzi was, nie wiem, nie testowałem i nie wypowiadam się, ja mówię, co ja, jak używam, wtedy mogę się wypowiadać, że to jest dobre lub złe i odpowiadam za te słowa, no bo użytkuję to, no trudno na przykład na temat urządzenia, które testowałem niedawno, powiedzieć, że jest niedobre. Na pewno duża część z was na tym pracuje i da rady. Dla mnie na przykład nie do pomicia jest Sigma i tego się będę trzymał. To jest tak, powtarzam moje zdanie. Oczywiście zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia przycisku wesprzyj. Myślę, że między świętami właśnie coś zamówię ciekawego, zobaczycie. Będę miał chwilkę czasu, mam gdzie, także coś ale właśnie takie testy będą, bo po to do powstało. To a teraz jest praca, właśnie kończymy to, znaczy kończymy, jesteśmy w trakcie właśnie pracy w bloku, na mieszkaniu. Kilka łazienek następnych się szykuje, takich ciekawych, także zachęcam do oglądania. Trzymajcie się cieplutko, cześć.